zatrzymać w pamięci. W tym miejscu zauważył bramę, jakby więzienną, stał żołnierz na warcie. Potem go przywieziono aż do ogrodu i przez ganek wprowadzono na korytarz bardzo oświetlony, co prymas dostrzegł, że to marnotrawstwo jest, tyle światła. Powiedziano mu, że to rząd zapłaci za to, niech się nie martwi. Na górze przygotowane były pokoje, potem przedstawiono mu księdza i siostrę współwięźniów, którzy mieli być z nim przez 2 lata w stoczku i w Prudniku. Ksiądz Kazimierz Chrostowski ze Zgromadzenia Księży Marianów w Stoczku Klasztornym w nagraniu archiwalnym przypomniał październikową noc 1953 roku. Prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, na próby podporządkowania kościoła komunistom odpowiadał niezmiennie: rzeczy bożych na ołtarzach cesarza składać nam nie wolno. Non posumus. Nie możemy. W odpowiedzi władze komunistyczne, mając nadzieję na rozbicie jedności kościoła w Polsce, aresztowały prymasa we wrześniu 1953 roku i osadziły w Rywałdzie, skąd później został przewieziony do Stoczka Klasztornego. Władze ówczesne przygotowywały się do tego, żeby zorganizować tutaj pobyt dla prymasa, uwięzionego prymasa Wyszyńskiego, już kilka miesięcy wcześniej. Historyk, ksiądz profesor Andrzej Kopiczko. Pierwsze działanie, które podjęto, to usunięcie stamtąd zakonników bernardynów. Bernardyni tym miejscem opiekowali się od połowy XVII wieku. Oczywiście po II wojnie światowej miejsce bernardynów niemieckich zajęli bernardyni polscy i tam byli do roku 1953, kilka miesięcy przed przywiezieniem prymasa do Stoczka zostali stamtąd wysiedleni. Rozpoczęta akcja o kryptonimie Obiekt 123. Także mówiono, że był to najbardziej chroniony więzień w Polsce Ludowej. Tędy, tymi drzwiami wprowadzano księdza prymasa? Tak, ksiądz prymas został przywieziony 12 października 1953 roku. Już to była noc, około północy, jak pisze w zapiskach więziennych. Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pokoju w Stoczku Klasztornym, ksiądz Wojciech Sokołowski. I został wprowadzony drzwiami z dziedzińca do klasztoru, tutaj jak stoimy właśnie na parterze. To są te drzwi, jak widzimy, właśnie prowadzące na dziedziniec klasztorny. Tymi drzwiami ksiądz prymas wszedł, został wprowadzony do klasztoru i następnie po schodach na pierwsze piętro został wprowadzony do celi więziennej. Pilnowało księdza prymasa około 90 funkcjonariuszy. Drugie piętro, gdzie znajduje się obecnie dom pielgrzyma w naszym klasztorze, był zajęty przez funkcjonariuszy. Tam, jak ksiądz prymas pisze w zapiskach, prawie cały czas, całą dobę paliło się światło. Funkcjonariusze zajęli jeszcze dom, który jest naprzeciwko klasztoru, za ogrodem klasztornym, a więc w niewielkiej odległości od klasztoru. Tutaj usunięci zostali mieszkańcy tego domu i te okna wychodzą na klasztor, na ogród, a więc też kiedy ksiądz prymas wychodził na ogród, był za każdym razem podglądany. I tam też uzbrojony człowiek dzień i noc siedział. Bardzo duża grupa ludzi non-stop strzegła tego obiektu, żeby nikt przypadkiem nie dowiedział się, że jest to prymas więzień. Taką ciekawostką może być wspomnienie sapera pewnego, który po latach jako jedyny z tej grupy pilnującej przyjechał do Stoczka i opowiadał, jak wezwano go do naprawy zablokowanego karabinu maszynowego na strychu w klasztorze, na dachu, gdzie jest okrągłe okno. I on z tego okna zobaczył 2 księży wędrujących po ogrodzie. A prymas miał piuskę kolorową, prawda, czerwoną, kardynalską. I wtedy zrozumiał, że pilnują nie obiektu
szkoły szpiegów, jak im powiedziano, tylko prymasa pilnują. Gdy się to rozniosło wśród żołnierzy, ukarano dość mocno tego właśnie sapera, trafił do kompanii karnej i dlatego jako cierpiący za prymasa odważył się przyjechać i opowiedzieć, jak tutaj było wtedy. Ja wszystko pamiętam, jak co jest, jak kardynała Wyszyńskiego osadzali. To tutaj pierwszy ten, wszystko to wysiedlili, siedzieli te ubowcy. I tam, za, jak most jest taka gospodarka, i też tak samo tam siedzieli ubowcy. Alina Śniadecka, nagranie archiwalne. Przecież jak ten mur jest tam, klasztorze wybity taki, przyjrzyj się, no to do tego domu, oni tam cały sztab siedział w tym domu. Takie budki, co pilnować, postawili też. Drogę zagrodzili, tu jak jechaliśmy, to takie szlabany takie były. No i tak zaczynało się, oświetlone zrobiły, ale my nic nie wiedzieli, co się tu robi i kto tu siada. Ale mieliśmy radyjko na słuchaweczki i dopiero dowiedzieliśmy, że tu kardynała osadzili. No i tam przecież zaraz zrobili służbę taką z tamtej strony kościoła. Też tak samo było ogrodzone. No i tak paśliśmy przy szosie krówki. I taki pan wspaniały latem, już tak żniwny czas, chodził do tego lasu z laseczką i szedł z powrotem i pyta się u nas, kto tutaj w tym budynku przebywa. My mówimy, że nie wiemy. No i tak to parę razy on tak chodził, a zaraz w radyjku słyszymy, to przychodzi jesień, to był jakiś pułkownik Światło, że uciekł za granicę. Wolnej Europy wszystkośmy wiedzieli. Wiemy też, jak starano się odciąć mieszkańców, chociaż wiedzieli, że później, że przebywa tam prymas, ale starano się odseparować mieszkańców, także uczniów, bo najlepszy widok na klasztor i tam, co tam się dzieje, był ze szkoły. No i zasłonięto okna, żeby dzieci uczące się nie widzieli spacerującego prymasa w ogrodach przy klasztorze. Także to niewątpliwie bolesny moment, obecnie już dość dobrze udokumentowany. Też wiemy, że jest tam miejsce pamięci pobytu prymasa Wyszyńskiego, a więc no, takie miejsce upamiętnione i często odwiedzane przez turystów, pielgrzymów. Teraz właśnie wejdziemy tymi drzwiami na pierwsze piętro. Tymi drzwiami wchodził ksiądz prymas. Jesteśmy na pierwszym piętrze i widzimy, tutaj są drzwi. Z napisem na tych drzwiach cela księdza prymasa. Tymi drzwiami ksiądz prymas wchodził do, pozwolę sobie otworzyć, do celi więziennej. Teraz widzimy duży, obszerny pokój. To jest pokój dziennego pobytu. Pierwsze pomieszczenie, jak gdyby, celi więziennej. Stoimy przy biurku. Biurku, tak. To jest autentyczne biurko. A ma swoją dziwną i bolesną historię. Otóż z Olsztyna, z zamku, był kustosz czy ktoś inny z taką propozycją. Ksiądz Kazimierz Chrostowski. Nagranie archiwalne. Że zna człowieka, który ma ze stoczka biurko po prymasie i chciałby je do muzeum sprzedać. Ale on jest skrępowany. Co on ludziom powie? W jaki sposób zdobył je ze stoczka, z klasztoru? Więc radził mu, żeby on to biurko odsprzedał do klasztoru. Ten się krępował, więc tamten podjął się załatwienia. Ja wtedy akurat byłem tutaj przy tej grupie, którą on przywiózł i mówię, wie pan co, w pierwszym odruchu powiem tak. Skoro rzecz kradziona, to ja nie miałbym sumienia jej odkupić. Własność woła do Pana. Niech on nawet potajemnie je zwróci. To będziemy go chwalić w przyszłości, że zrobił gest, jaki należało zrobić, dla przykładu, prawda? No i ten pan z muzeum tak odjechał z tym.
Za rok czy dwa znowu był z grupą tutaj i też trafił na mnie, ale zapomniał o tej rozmowie i znowu proponuje to biurko. I ja mówię, pan pamięta, że myśmy już rozmawiali na ten temat? Ja zdania nie zmieniam. Mam nadzieję, że ten człowiek dojrzeje i kiedyś to biurko po prostu zwróci. Znowu po kilku latach, gdy z milicji stała się policja, z Lizbarka zadzwonili do nas. Jest tu u nas niepotrzebne biurko po księdzu prymasie. Gdybyście księża chcieli, to możemy je. No i oczywiście chcieliśmy, przywieźli. Tak wróciło biurko. No stoczka. Mówiono jeszcze o jakiejś szafce, która miała wrócić, ale potem już tematu nie podejmowano. Podobno tu w rogu stało właśnie przy wejściu do sypialni. Na tym biurku ksiądz prymas, jak wspomina w zapiskach więziennych, przez pierwsze dni po przyjeździe do Stoczka, po więzieniu go tutaj w Stoczku, odprawiał mszę świętą, więc to biurko jest uświęcone najświętszą ofiarą, którą tutaj sprawował na tym biurku. Cóż jeszcze możemy zobaczyć z przedmiotów? Z autentycznych przedmiotów. To jest jedno z tych krzeseł autentycznych, na którym ksiądz prymas siedział. To w pierwszym pomieszczeniu i w drugim pomieszczeniu, gdzie jest sypialnia księdza prymasa, widzimy krzesło, na którym też jest nawet napis, siedział ksiądz prymas. Autentyczny jest piec i w jednym pomieszczeniu i w drugim piece kaflowe widzimy, ale ksiądz prymas pisze, że funkcjonariusze utrudniali tutaj życie księdzu prymasowi, chociaż były piece, ale pisze, że było tak zimno w stoczku, że nigdy nie rozgrzał nóg. Prymas cierpiał z powodu właśnie zimna. Nie tylko cierpiał fizycznie, ale też i duchowo, prawda, bo był odizolowany od wiernych. Było to trudne doświadczenie, tak ogólnie mówiąc, w życiu prymasa, to jego tutaj uwięzienie. Jeszcze z innych autentycznych takich pamiątek. Ale jeśli ksiądz pozwoli, to tutaj mamy takie wąskie łóżko, szafkę nocną. Tak. No to jest, powiedzmy, to łóżko nie jest łóżkiem autentycznym, chciałbym wyjaśnić. No były takie czasy jeszcze niedawno, że do takich rzeczy może nie przywiązywaliśmy takiego dużego znaczenia, prawda? Teraz jednak widzimy, kiedy przed nami rychła beatyfikacja księdza prymasa, każda rzecz po księdzu prymasie to jak relikwia, ale jeszcze ileś tam 30-40 lat temu, no to ktoś po prostu to łóżko stąd sprzątnął, gdzieś tam wyniósł i do dnia dzisiejszego nie mamy tego łóżka. Jest łóżko z tamtych czasów, ale prawdopodobnie łóżko prymasa było żelazne. Tutaj też mamy łóżko stare z tamtych czasów, ale jest to łóżko drewniane, łóżka autentycznego, na którym tutaj, z którego korzystał ksiądz prymas, nie mamy. Tak samo szafeczka, miednica. Tutaj mamy obok celi więziennej, mamy kaplicę więzienną. To jest oddzielne pomieszczenie. Do kaplicy więziennej ksiądz prymas wchodził z korytarza. Ale zwróćmy uwagę, tutaj mamy obraz świętej rodziny. On tutaj był, ten obraz. Wspomina ksiądz prymas w zapiskach, że przed tym obrazem dokonał aktu oddania się Matce Bożej w uroczystość niepokalanego poczęcia. Ten akt zawierzenia mamy tutaj, jest w celi więziennej, w pierwszym pomieszczeniu i widzimy, jest dużą czcionką wyeksponowany i tutaj jest informacja 8 grudnia 1953 roku, wtorek, a więc dzień jak gdyby złożenia tego aktu. I tutaj jest jeszcze bardzo ważna informacja, przez 3 tygodnie przygotowywałem duszę swoją na ten dzień. Idąc za wskazaniami błogosławionego Ludwika Marii Grignion de Montfort, zawartymi w książce o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny, oddałem się dziś przez ręce mej najlepszej Matki w całkowitą niewolę Chrystusowi Panu. W tym widzę łaskę dnia, że sam Bóg stworzył mi czas na dokonanie tego radosnego dzieła. Chciałbym wspomnieć, że o tym już ksiądz prymas myślał w pierwszym miejscu więzienia w Rywałdzie Królewskim. Tam jednak był niespełna 3 tygodnie i dokonał tego aktu zawierzenia, oddania się Matce Bożej.
On wymagał takiego duchowego przygotowania się, prawda? Sam ksiądz prymas wspomina, że przez 3 tygodnie przygotowałem swoją duszę, więc tam był krótko, tam zrodziła się ta idea, to pragnienie właśnie oddania się swojego życia, Kościoła, poniekąd naszej ojczyzny też, bo ten akt zawierzenia osobisty jego będzie przecież za kilka lat stanie się aktem oddania całego naszego narodu. W Częstochowie macierzyńsko przecież niewolę miłości, ale początki tego oddania się Matce Bożej widzimy, jego osobistego, miały miejsce tutaj i dokonały się w czasie właśnie uwięzienia w stoczku klasztornym. Tu, w stoczku, dojrzewała też myśl o wielkiej nowennie przed milenium chrztu Polski. Uroczystości milenijne w 1966 roku odbywały się też na Warmii, we Fromborku. Nim jednak o tym Państwu opowiemy, to jeszcze do stoczka powrócimy. Tym razem wraz z Pawłem Zuchniewiczem, autorem książki Prymas w stoczku.